Szanowni Państwo, mieszkańcy Sławkowa, 4 lata temu powierzyliście mi misję zarządzania rozwojem naszego miasta. Dziękuję Państwu za zaufanie, którym mnie wówczas obdarzyliście. Dzisiaj chciałbym Państwa poinformować, że w wyborach samorządowych, które odbędą się 21 października, ponownie będę ubiegał się o możliwość sprawowania funkcji burmistrza miasta. Warto dzisiaj spojrzeć na sytuację miasta sprzed 4 lat, na stan naszych dróg, służby zdrowia, oferty kulturalnej i innych sfer funkcjonowania miasta. Gdy ocenimy ostatnie 4 lata z tej perspektywy, to możemy zobaczyć efekty naszych wspólnych starań. Razem z pracownikami urzędu, jednostek miasta oraz radnymi wykonaliśmy owocną pracę, realizując szereg inwestycji oraz inicjatyw społecznych. Mam świadomość, że w trakcie 4 lat sprawowania funkcji burmistrza miasta nie wszystkie pomysły udało się nam zrealizować. Czekają one na swoją kolej, bo rozwój miast to proces, który nie zamyka się w jednej kadencji. Badania Związku Miast Polskich pokazują, że najlepiej rozwijają się te miasta, w których jest zapewniona ciągłość realizacji pomysłów w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego mam nadzieję, że przy Państwa wsparciu będę mógł kontynuować rozpoczętą pracę, że to, co już osiągnęliśmy, będziemy dalej doskonalić, a zaplanowane działania będziemy mogli wdrożyć tak, aby nam służyły przez wiele następnych lat. 21 października 2018 roku. Wybory samorządowe. Rafał Adamczyk.